Wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao Cetunga. Czerwona książeczka. Studiujmy pracę przewodniczącego Mao. Słuchajmy rad przewodniczącego Mao. Kierujmy się wskazaniami przewodniczącego Mao. Bądźmy godnymi bojownikami przewodniczącego Mao. Lin Biao. Przedmowa do drugiego wydania. Towarzysz Mao Cetung jest największym marksistą leninowcem naszych czasów. Towarzysz Mao Cetung genialnie twórczo i wszechstronnie odziedziczył, obronił i rozwinął marksizm-leninizm, podniósł go na całkowicie nowe stadium. Idea Mao Cetunga to marksizm leninizm epoki, w której imperializm zmierzył Zmierza ku ogólnemu rozkładowi, a socjalizm kroczy do zwycięstwa na całym świecie. Idee Mao Tse-Tunga są potężnym orężem ideowym w walce przeciwko imperializmowi, w walce. Przeciwko rewizjonizmowi i dogmatyzmowi. Idee Mao Tse-Tunga stanowią przewodnią wytyczną dla całej partii, całej armii i całego kraju we wszelkich pracach. Dlatego też najbardziej podstawowe zadanie w pracy ideowo-politycznej naszej partii polega na tym, aby zawsze wysoko wznosić wielki czerwony sztandar idei Mao Tse-Tunga. Uzbrajać w nie cały naród i obstawać przy tym, aby idee Mao tse stały się siłą wiodącą we wszelkich pracach. Szerokie masy robotników, chłopów i żołnierzy, szerokie rzesze kadr rewolucyjnych i szerokie rzesze inteligencji powinny rzeczywiście przyswoić sobie ideę Mao tse -tunga. Trzeba aby każdy studiował pracę przewodniczącego Mao, słuchał rad przewodniczącego Mao, kierował się wskazaniami przewodniczącego Mao i był godnym bojownikiem przewodniczącego Mao. Dzieła przewodniczącego Mao trzeba studiować celem znalezienia klucza do rozwiązania określonego zagadnienia. Należy je studiować i stosować w sposób twórczy, łączyć studiowanie ze stosowaniem w praktyce, studiować najpierw to, co jest najbardziej potrzebne do wprowadzenia w życie, aby uzyskać natychmiastowe rezultaty, dokładać starań do stosowania idei mao w praktyce, aby rzeczywiście przyswoić sobie ideę małocetunga, należy koniecznie stale powracać do studiowania całego szeregu podstawowych tez przewodniczącego Mao, a niektórych maksym najlepiej jest nauczyć się na pamięć, należy je stale studiować i stosować w praktyce. Na łamach gazet trzeba koniecznie w ścisłej więzi z życiem regularnie publikować wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao. Aby wszyscy mogli je studiować i stosować w życiu. Doświadczenie szerokich mas w twórczym studiowaniu i stosowaniu dzieł przewodniczącego Mao, osiągnięte na przestrzeni ostatnich kilku lat, świadczy, że studiowanie wyjątków z dzieł przewodniczącego Mao, wybranych według zagadnień wymagających rozwiązania, jest dobrą metodą i w ten sposób łatwiej jest osiągnąć natychmiastowe rezultaty. Aby pomóc szerokim masom w jeszcze bardziej skutecznym studiowaniu idei Mao tse dokonaliśmy wyboru niniejszych wyjątków z dzieł przewodniczącego Mao tse -tunga. Wszędzie w organizowaniu studiowania dzieł przewodniczącego Mao należy mając na względzie sytuację, zadania, stan ideowy mas i położenie w pracy, wybierać odpowiednie ustępy z wyjątków dzieł przewodniczącego Mao tse -tunga. Nasza wielka ojczyzna wstępuje obecnie w nową epokę – epokę, w której robotnicy, chłopi i żołnierze opanowują marksizm-leninizm, ideę Mao tse Idee Mao z chwilą, gdy zostaną opanowane przez szerokie masy, przekształcą się w niewyczerpaną siłę. Staną się duchową bombą atomową o niezrównanej potędze. Masowe wydanie wyjątków z dzieł przewodniczącego Mao stanowi wyjątkowo ważne przedsięwzięcie sprzyjające opanowywaniu przez szerokie masy idei Mao i, przyczy i przyczyniającej się do zrewolucjonizowania świadomości naszego narodu. Mamy nadzieję, że Wszyscy towarzysze, studiując sumiennie i wytrwale, przyczynią się do wywołania w skali całego kraju przypływu nowej fali twórczej nauki i stosowania w praktyce dzieł przewodniczącego Mao, i będą walczyć pod wielkim czerwonym sztandarem idei Mao Tse Tunga o przekształcenie naszego kraju w wielki kraj socjalistyczny o współczesnym rolnictwie, współczesnym przemyśle, współczesnej nauce i kulturze oraz współczesnej obronie narodowej. Lin Biao, 16 grudnia 1960 Roku. Rozdział pierwszy: Partia Komunistyczna. Komunistyczna Partia Chin jest centralną siłą kierowniczą naszej sprawy. Teoretyczną podstawą określającą nasze idee jest marksizm-leninizm. Dla dokonania rewolucji niezbędna jest Partia Rewolucyjna. Bez Partii Rewolucyjnej, bez Partii Rewolucyjnej stworzonej na podstawie rewolucyjnej teorii marksizmu-leninizmu i opartej na rewolucyjnym marksistowsko-leninowskim stylu nie można doprowadzić klasy robotniczej i szerokich mas ludowych do zwycięstwa nad imperializmem i jego sługusami. Bez wysiłków komunistycznej partii Chin, bez komunistów chińskich jako ostoi narodu chińskiego nie można osiągnąć niezawisłości i wyzwolenia Chin, ani nie można także osiągnąć uprzemysłowienia Chin i unowocześnienia ich rolnictwa. Komunistyczna Partia Chin jest kierowniczym trzonem całego narodu chińskiego. Bez takiego trzonu zwycięstwo sprawy socjalizmu jest niemożliwe. Partia zdyscyplinowana i uzbrojona w teorię marksizmu-leninizmu, stosująca metodę samokrytyki i związana z masami ludowymi, Armia kierowana przez taką partię, jednolity front, skupiający wszystkie rewolucyjne klasy i wszystkie rewolucyjne ugrupowania pod kierownictwem takiej partii, oto trzy główne oręże, przy pomocy których zwyciężymy wrogów. Powinniśmy wierzyć w masy, powinniśmy wierzyć w partię, oto dwie podstawowe zasady. Jeżeli będziemy mieć wątpliwość co do tych zasad, to nie będziemy w stanie czegokolwiek dokonać. Komunistyczna Partia Chin, uzbrojona w teorię i ideę marksizmu, leninizmu, przyniosła narodowi chińskiemu nowy styl pracy. Głównymi cechami tego stylu jest połączenie teorii z praktyką, ścisła więź z masami ludowymi i samokrytyka. Partia kierująca wielkim ruchem rewolucyjnym, bez rewolucyjnej teorii, bez znajomości historii, bez głębokiego zrozumienia praktycznego ruchu, nie może osiągnąć zwycięstwa. Jak już w swoim czasie mówiliśmy, kampania o uporządkowanie stylu pracy jest ruchem o powszechne wychowanie marksistowskie. Uporządkowanie stylu pracy jest studiowaniem przez całą partię marksizmu drogą samokrytyki i krytyki. W toku uporządkowania stylu pracy na pewno możemy jeszcze bardziej przyswoić sobie marksizm. Zapewnić lepsze życie setkom milionów Chińczyków, przekształcić nasz kraj zacofany pod względem gospodarczym i kulturalnym w kraj bogaty, potężny i o wysokiej kulturze to zadanie bardzo trudne. Dla jeszcze pomyślniejszego wykonania tego zadania i lepszej współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, poza partią, którzy są zdecydowanymi, Poświęcić się w wysiłku dokonania przemian, musimy prowadzić uporządkowanie stylu pracy, zarówno obecnie, jak i w przyszłości stale uwalniać się od wszystkiego, co jest błędne. Polityka jest punktem wyjścia wszelkiej praktycznej działalności partii rewolucyjnej i przejawia się w procesie i w rezultatach jej działalności. Wszelka działalność partii rewolucyjnej to stosowanie polityki. Jeżeli partia nie stosuje polityki słusznej, to stosuje politykę błędną. Jeżeli nie stosuje określonej polityki świadomie, to stosuje ją na ślepo. To, co nazywamy doświadczeniem, jest procesem i rezultatem stosowania polityki tylko w praktyce narodu, innymi słowami, w doświadczeniu można dowieść słuszności lub niesłuszności polityki i określić na ile ona jest słuszna albo błędna. Jednak praktyka ludzi w szczególności praktyka partii rewolucyjnej i mas rewolucyjnych nie może być niezwiązana z taką lub inną polityką. Dlatego też przed podjęciem jakiejkolwiek działalności trzeba wyjaśnić członkom partii i masom politykę wypracowaną przez nas zgodnie z daną sytuacją. W przeciwnym wypadku członkowie partii i masy nie będą mogły się kierować naszą polityką, będą działać na ślepo i stosować politykę błędną. Nasza partia opracowała generalną linię i generalną politykę chińskiej rewolucji, a także określiła konkretne kierunki pracy i konkretne wytyczne polityki. Często jednak wielu towarzyszy pamięta tylko poszczególne, konkretne kierunki pracy i poszczególne, konkretne wytyczne polityki naszej partii, zapominając o jej generalnej linii i generalnej polityce. Jeżeli rzeczywiście zapomnimy o generalnej linii i generalnej polityce naszej partii, to przekształcimy się w ślepych i i niepełnocennych rewolucjonistów pozbawionych rozwagi sądu stracimy wtedy busolę i wcielając w życie konkretne kierunki pracy i konkretne wytyczne polityki będziemy się chwiać to w lewo, to w prawo, a nasza praca dozna uszczerbku. Polityka i taktyka to życie partii. Towarzysze zajmujący stanowiska kierownicze na wszystkich szczeblach powinni poświęcać im jak najwięcej uwagi i nigdy nie dopuszczać do niedbalstwa. Rozdział drugi. Klasy i walka klasowa. Walka klas, zwycięstwo jednych klas, a zniszczenie drugich oto historia, wielotysiącletnia historia cywilizacji. Objaśnianie historii z tego punktu widzenia jest materializmem historycznym. Pogląd przeciwstawny nazywamy idealizmem historycznym. W społeczeństwie klasowym każdy człowiek znajduje się w określonej sytuacji klasowej. Toteż nie ma takiej ideologii, która by nie nosiła piętna klasowego. Przemiany społeczne uwarunkowane są głównie rozwojem sprzeczności wewnątrz społeczeństwa. To jest sprzeczności między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji, sprzeczności między klasami, sprzeczności między nowym a starym. Rozwój tych sprzeczności pcha społeczeństwo naprzód doprowadza do zastąpienia starego społeczeństwa nowym. Okrutny wyzysk ekonomiczny i ucisk polityczny chłopstwa przez klasę obszarników wywoływały wiele powstań chłopskich wymierzonych przeciw panowaniu obszarników. W chińskim społeczeństwie feudalnym tylko ta walka klasowa chłopstwa, tylko te powstania i wojny chłopskie były właśnie prawdziwymi siłami napędowymi rozwoju historycznego. Walka narodowa jest w ostatecznym rachunku walką klasową. Murzynów w USA uciskają tylko reakcyjne koła rządzące spośród białych. Nie mogą one w żadnym razie reprezentować robotników, chłopów, rewolucyjnej inteligencji i innych postępowych ludzi, stanowiących absolutną większość białych. Zorganizowanie narodu zależy od nas. Obalenie reakcjonistów chińskich zależy od zorganizowanego przez nas narodu. Wszystko co reakcyjne, jeżeli nie uderzysz w nie, samo nie upadnie. Podobnie dzieje się z zamiataniem podłogi, gdzie nie zamieciesz miotłą, tam z reguły śmieci nie znikną same. Wróg sam nie zginie, ani reakcja chińska, ani agresywne siły imperializmu amerykańskiego w Chinach nie zejdą dobrowolnie z areny historycznej. Rewolucja to nie obiad proszony, nie pisanie twórczości literackiej, nie malowanie czy haftowanie nie może ona przebiegać tak wytwornie, tak spokojnie i delikatnie, tak grzecznie i uprzejmie. Rewolucja to powstanie to akt przemocy jednej klasy, obalającej władzę innej klasy. Szek. Szuka zawsze okazji do pozbawienia narodu, nawet najmniejszego źdźbełka władzy i nie traci z oczu najmniejszej okruszyny korzyści. A my, my prowadzimy politykę działać ostrzem przeciw ostrzu i walczyć o każdą pięć ziemi, odpłacamy mu pięknym za nadobne. Czangaj szek wciąż dąży do narzucenia narodowi wojny i trzyma jeden miecz w lewej, drugi zaś w prawej ręce. Odpowiadając mu w ten sam sposób chwyciliśmy za broń. Teraz Czangaj szek ostrzy miecz, więc i nam trzeba przygotować. Broń. Kto jest naszym wrogiem, a kto naszym przyjacielem? Jest to problem o pierwszorzędnym znaczeniu dla rewolucji. Podstawowa przyczyna tego, że w przeszłości wszystkie walki rewolucyjne w Chinach przynosiły bardzo nikłe rezultaty, tkwiła w tym, że nie zdołano skupić wokół siebie prawdziwych przyjaciół dla zadania ciosu prawdziwym wrogom. Partia rewolucyjna to przewodniczka mas i w historii nie było takiego wypadku, by rewolucja nie poniosła klęski, gdy rewolucyjna partia poprowadziła masy po błędnej drodze. Żeby mieć pewność, że w naszej rewolucji nie poprowadzimy mas po nieprawidłowej drodze i że niezawodnie osiągniemy sukces, nie możemy nie zwrócić uwagi na skupienie wokół siebie naszych prawdziwych przyjaciół dla zadania ciosu naszym prawdziwym wrogom. Aby odróżnić prawdziwych przyjaciół od prawdziwych wrogów, trzeba przeanalizować w ogólnych zarysach ekonomiczne położenie klas w społeczeństwie chińskim oraz ich stosunek do rewolucji. Wszyscy militaryści, biurokraci, klasa kompradorska i klasa wielkich obszarników, którzy weszli w zmowę z imperializmem, jak również uzależniona od nich reakcyjna część inteligencji, są naszymi wrogami. Proletariat przemysłowy jest kierowniczą siłą naszej rewolucji. Cały półproletariat i drobna burżuazja są naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o wahającą się średnią burżuazję, jej. Prawe skrzydło może być naszym wrogiem, a i lewe skrzydło może być naszym przyjacielem. Musimy jednak zawsze mieć się na baczności i nie dopuszczać jej do dezorganizowania naszego frontu. Ten, kto zajmuje stanowisko po stronie rewolucyjnego narodu, jest rewolucjonistą, a ten, który stoi po stronie imperializmu, feudalizmu i kapitalizmu biurokratycznego, jest kontrrewolucjonistą. Ten, który jedynie w słowach stoi po stronie narodu rewolucyjnego, a działa zupełnie inaczej, jest rewolucjonistą w słowach, ten jest prawdziwym rewolucjonistą, który stoi nie tylko w słowach, ale i w czynach po stronie rewolucyjnego narodu. Uważam, że jeżeli my, bądź to poszczególna osoba, partia, armia albo szkoła, nie jesteśmy atakowani przez wroga, to jest źle, gdyż oznacza to niewątpliwie, że znaleźliśmy się z nim w jednym błocie. Jeżeli zaś jesteśmy atakowani przez wroga, to jest dobrze, gdyż dowodzi to, że ustaliliśmy wyraźną linię podziału między nim a nami. Jeżeli wróg napada na nas zaciekle i przedstawia nas w najciemniejszym świetle, jako ludzi pozbawionych wszelkich zalet, to jeszcze lepiej, gdyż dowodzi to, że my nie tylko. Ustaliliśmy wyraźną linię podziału między nim a nami, ale że mamy też wielkie sukcesy w pracy. Powinniśmy popierać wszystko to, przeciw czemu wróg walczy, a walczyć przeciw temu, co wróg popiera. Stoimy na pozycjach proletariatu i szerokich mas ludowych. Dla komunisty oznacza to, że powinien stać na pozycjach partyjnych, na pozycjach partyjności i wierności wobec polityki partii. Po rozgromieniu wrogów z karabinem w ręku, pozostaną jeszcze wrogowie bez karabinu w ręku. Niewątpliwie będą oni prowadzić przeciwko nam rozpaczliwą walkę i nie możemy ich w żadnym wypadku lekceważyć. Jeśli teraz nie postawimy i nie zrozumiemy tego problemu, właśnie tak to dopuścimy się niezmiernie wielkiego błędu imperialiści i reakcja wewnętrzna nigdy nie pogodzą się ze swoją klęską i do końca będą podejmować rozpaczliwe próby walki po ustanowieniu pokoju i porządku w całym kraju będą oni jeszcze w najrozmaitszy sposób prowadzić sabotaż i działalność dywersyjną będą każdego dnia i każdej minuty dokładać starań do przywrócenia starego porządku w Chinach jest to nieuniknione i nie ulega wątpliwości w żadnym wypadku nie wolno nam osłabiać naszej czujności w naszym kraju, chociaż socjalistyczne przeobrażenia, jeśli mówić o własności, są w zasadzie już zakończone i zakrojone na wielką skalę burzliwe walki klasowe mas, charakterystyczne dla poprzednich okresów rewolucji, w zasadzie dobiegły końca, tym niemniej istnieją jeszcze niedobitki obalonych klas obszarników i burżuazji kompradorskiej. Istnieje jeszcze burżuazja, a drobna burżuazja dopiero zaczyna się przekształcać. Walka klasowa jeszcze się nie zakończyła. Walka klasowa między proletariatem a burżuazją, walka Klasowa między różnymi siłami politycznymi, walka klasowa między proletariatem a burżuazją w dziedzinie ideologii będzie trwać długo i rozwijać się zygzakami, niekiedy przybierając nawet bardzo zacięty charakter. Proletariat dąży do przekształcenia świata zgodnie ze swym własnym światopoglądem, a burżuazja zgodnie ze swym własnym światopoglądem. W tej dziedzinie problem, kto kogo, socjalizm czy kapitalizm, nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty. Dla rozstrzygnięcia w naszym kraju walki kto kogo, socjalizm czy kapitalizm w dziedzinie ideologii, potrzeba jeszcze długiego czasu. Przyczyna tego polega na tym, że wpływ burżuazji i pochodzącej ze starego społeczeństwa inteligencji będzie jeszcze długo istniał w naszym kraju. Ich klasowa ideologia będzie jeszcze długo istniała w naszym kraju. Niedocenienie albo zupełne nieuświadamianie sobie tego prowadzi do poważnych błędów, do lekceważenia konieczności walki ideologicznej. W naszym kraju ideologia burżuazyjna, drobnoburżuazyjna, ideologia antymarksistowska będą istnieć jeszcze przez długi okres czasu. Ustrój socjalistyczny w naszym kraju jest w zasadzie ustanowiony. Osiągnęliśmy zasadnicze zwycięstwo w dziedzinie przeobrażania własności środków produkcji, ale nie osiągnęliśmy jeszcze pełnego zwycięstwa na froncie politycznym i ideologicznym. Problem, kto kogo, między proletariatem a burżuazją w dziedzinie ideologii, nie został jeszcze na dobre rozstrzygnięty. Czeka na jest jeszcze długotrwała walka. Przeciw ideologii burżuazyjnej i drobnoburżuazyjnej. Byłoby błędem tego nie rozumieć i wyrzekać się walki ideologicznej. Wszelkie błędne poglądy, wszelkie chwasty trujące, wszelkie demony i potwory należy poddać krytyce, w żadnym wypadku nie można pozwalać się im swobodnie rozpowszechniać. Krytyka ta powinna być jednak dobrze uargumentowana, analityczna i przekonywująca, a nie brutalna, biurokratyczna czy metafizyczna lub dogmatyczna. Dogmatyzm i rewizjonizm są przeciwstawne marksizmowi. Marksizm niewątpliwie rozwija się dalej i będzie rozwijać się w miarę rozwoju praktyki. Nie może on dreptać w miejscu, ponieważ jeżeli pozostanie w stanie stagnacji i stanie się szablonem, to on będzie martwy. Jednak podstawowych zasad marksizmu nie można naruszać, w przeciwnym bowiem wypadku popełnienie błędów będzie nieuniknione. Podejście do marksizmu z metafizycznego punktu widzenia i uważanie go za coś skostniałego jest dogmatyzmem. Zaprzeczenie podstawowych zasad marksizmu, zaprzeczenie powszechnej prawdy marksizmu jest rewizjonizmem. Rewizjonizm jest odmianą ideologii burżuazyjnej. Rewizjoniści zacierają różnice między socjalizmem a kapitalizmem, między dyktaturą proletariatu a dyktaturą burżuazji. To, za czym oni się opowiadają, nie jest w rzeczywistości linią socjalistyczną, lecz kapitalistyczną. W obecnej sytuacji rewizjonizm jest rzeczą bardziej szkodliwą niż dogmatyzm. Jednym z naszych ważnych zadań na froncie ideologicznym jest dziś rozwijanie krytyki rewizjonizmu. Rewizjonizm, czyli prawicowy oportunizm, jest prądem ideologii burżuazyjnej. Jest on bardziej niebezpieczny niż dogmatyzm. Rewizjoniści, prawicowi oportuniści głoszą marksizm koniuszkiem warg, napadają również na dogmatyzm. Obiektem ich ataków jest jednak to, co jest właśnie najbardziej istotne w marksizmie. Występują oni przeciw materializmowi i dialektyce Albo wypaczają je, występują przeciw demokratycznej dyktaturze ludu i kierownictwu partii komunistycznej, albo próbują osłabić je, występują przeciw socjalistycznym przeobrażeniom i socjalistycznemu budownictwu, albo próbują osłabić je. Po tym jak nasza rewolucja socjalistyczna odniosła zasadnicze zwycięstwo, w naszym społeczeństwie pozostała jeszcze część ludzi, którzy marzą o przywróceniu ustroju kapitalistycznego i prowadzą walkę przeciw klasie robotniczej w różnych dziedzinach, w tym i w dziedzinie, Ideologicznej. W tej walce rewizjoniści są ich najlepszymi pomocnikami.